Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mam przed wami paczuszkę, którą otrzymałem od firmy. Gdzieś tu jest logo, tak żeby było całe. Naklejajcie tą naklejkę, żeby było całe. Od firmy Rebel. Dosyć intensywnie współpracujemy z firmą Rebel i bardzo jestem zadowolony z tej współpracy. I wysłali mi paczuszkę niespodziankę. Słuchajcie, miałem ją otworzyć na streamie, ale stwierdziłem, że jak otworzę ją na streamie, to później nie będę wiedział, co z nią zrobić. Więc pomyślałem, że zrobię takie najlepsze z dwóch światów. Otworzę ją tutaj i będziecie mieli moją autentyczną reakcję, bo nie mam zielonego pojęcia, co to może być. A na streamie ja w międzyczasie sobie zobaczę, co to jest, jak to się bawi tym i na streamie będę mógł tego potencjalnie może użyć. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, czy to jest gra, czy to jest minigra planszowa, czy to jest jakaś farbka, czy jakiś efekt, narzędzie. Zielonego pojęcia szczerze nie mam. Biorę swoją kamerkę, ustawiam sobie GoPro, żebyście widzieli, co ja tutaj robię. I bierzemy się za unboxing. Naprawdę, w 100%. Zobaczcie, paczka jest jeszcze idealnie zapakowana. Nie ma tutaj, ja jeszcze tego nie otwierałem. Rafał, osoba, z którą współpracuję w Rebelu, powiedział mi, że nie mogę ci nic powiedzieć, możesz to dopiero puścić 5 marca. Idealnie się składa, bo 5 marca to jest dzień, w którym streamuję, to jest wtorek. Ale jest poniedziałek i ja sobie zobaczę, co to jest już w poniedziałek, więc będziecie mieli za chwilę moją, jakby to było jakieś super ważne, ale będziecie mieli moją reakcję. Nadal nie wiem, co to jest. Dobra. Ok, jest to coś małego. Okej. Zapakowane faktycznie jak kilogram koksu. Super. To muszą być jakieś narzędzia. Dobra, producent Rebel. Także to oni są chyba producentem tego. Okej. Już zestaw pędzli jakiś, tak. Rebel, piórnik na pędzle. Z logo Rebela. Okej. To jakieś duże pędzelki. Siups. No i co tu jest? Pierwsza rzecz, która mi się podoba, to to, że jest sporo miejsca dodatkowego na nasze pędzelki. Ale co tu mamy? Pędzelek do dry brushu. Trzy duże pędzelki do dry brushu. Duży, średni i malutki. Lubię szczególnie ten rozmiar, ale mam też innych firm, więc będę mógł sobie tutaj podokładać. Bardzo fajne. Synthetic L-Base, to są pędzelki do różnego rodzaju washy. Szkoda, że są troszeczkę za duże, ale to nie jest jakiś problem. Nie jest ogromny problem. Fajnie by było, jakby były dopasowane do rozmiaru. To taki feedback do Rebela, gdyby były dopasowane do rozmiaru. No i różnego rodzaju syntetyczne pędzelki do... Synthetic Large Wash. Tutaj mamy Synthetic M-Base, bo to jest do... Oni tutaj piszą, to jest do nakładania bazowych kolorów. Ja bym go używał do washy, bo fajnie się takim pędzelkiem nakłada washy, ale racją jest też, że można... Ale zgrzane, dobra, już to powyjmuję to, bo i tak nie będę korzystał z takich... nie lubię takich skówek. Więc ciuch, powyciągam je wszystkie. Nie lubię skóweczek. Malutki Synthetic Zero Layer. 00 Layer, czyli takie dwa malutkie pędzelki. Mamy syntetyczny layer jedyneczka, to bardzo lubię. Jedynki, dwójki to są moje ulubione rozmiary pędzelków. Dwójeczka. I pewnie trójeczka. Trójeczka, elegancko. A tu będzie pewnie jakieś włosie naturalne. Koliński 00. I taki sam praktycznie rozmiar 00. 0, Koliński layer, o matko. Koliński layer Rebela. Bardzo ładne te pędzelki, powiem szczerze. Koliński 1. Jedyneczka. No i dwójeczka i trójeczka zakładam. Dwójeczka i trójeczka. Słuchajcie, bardzo fajny zestaw i bardzo mi się podoba to, że pomimo tego, że to są pędzelki Rebela i wszystko fajnie i pewnie są całkiem niezłej jakości,
to mam miejsce na swoje ulubione pędzelki. Że mogę sobie tutaj wypełnić tą część swoimi ulubionymi pędzelkami, czyli jakiś, nie wiem, no cokolwiek innego. Na przykład mogę sobie wrzucić jakieś taniochy totalne, na przykład do efektów AK, czy MIGA, czy cokolwiek, tak? No kurczę, no to mnie zaskoczyli, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się, że to będzie zestaw pędzli. Nie spodziewałem się, że się wezmą za pędzle. Jedyna rzecz, którą ja tutaj od razu widzę jako taki malutki problem osobiście, to haha, bardzo fajne, to jest bardzo super. Bardzo super jest też to oczko. To oczko jest bardzo super, tylko mogłoby być na przykład z metalicznym czymś, że możemy sobie to powiesić i na przykład sobie trzymać gdzieś, jak malujemy, powiesić gdzieś, jak mamy miejsce, nie? To jest bardzo spoko. No, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się pędzelków. Nie spodziewałem się całego zestawu pędzelków, elegancko. Będziemy je w najbliższych streamach testować. Jak tylko skończę scoutów, to będziemy ich testować na jakichś modelach. No i co? To jest... Wszystko zależy oczywiście od ceny, ile to kosztuje. Tu jest jakieś jeszcze miejsce na jakieś grube rzeczy. Na jakiś gruby pędzel, jakiegoś monstera. Te pędzelki sprawiają wrażenie bardzo mięciutkich. Są pewnie naturalne, czyli to jest naturalne. Nie konińskie, ale jakieś naturalne. No spoko. Jedyna rzecz, o której wspomnę, to te pędzelki mogły być wszystkie, mieścić się równo, nie? To jest jedyna rzecz. Ja jestem pedantyczny, ale ja bardzo lubię, jak wszystko macie swoje miejsce. Wszystko jest takie, więc to mogłoby się mieścić. I jedna rzecz, no ale to się nie da. To by się nie dało, bo widziałem w innych takich rzeczach, że są jakieś takie klapki, ale te klapki mogłyby interferować z włosiem. Wiecie, jak się już by składało, to ta zakładka mogłaby wpływać jakoś negatywnie. A tak, zawijamy sobie to. Mam takie wrażenie, że jestem jakimś tym. Jak się nazywa? No takim malarzem z epoki. No to jest spoko, powiem szczerze. Tutaj bardzo fajnie teraz widać pędzelki. Jak się to włoży gdzieś w teczkę, w plecak, fajnie się to wszystko trzyma i jakieś paprochy z tego, z mojego stołu. No tak, tylko widzicie. O. Ja sobie po prostu to obetnę. I tyle. Ale sugeruję przy rewizji jakiejś może zrobić ten pędzelek w takiej chociaż długości, żeby ten pędzelek był dokładnie taki. Inne włosie, grubość nie jest aż taka duża, ale żeby go obciąć do tego rozmiaru, nie? Słuchajcie, oglądacie teraz ten materiał, ja też sobie go teraz montuję i akurat po nagraniu zadzwonił do mnie Rafał i pytał się, no jak, bo zobaczył, że na trackingu już paczka przyszła i pytał się, no jak tam, jak wrażenia? I mówię mu, że no kurczę, fajnie, że wiele rzeczy jest fajnych i teraz chciałbym powiedzieć parę rzeczy właśnie o tej jednym konkretnej rzeczy, której teraz powiedziałem na nagraniu, że fajnie było, jakby ten pędzelek był troszeczkę krótszy, no i tak może sugestia do was, wiecie, rebel, żebyście to zrobili. Rozmawiałem z nim i powiedział, że też zauważył to, ale te pędzelki, wiadomo, zamawia się w firmie jakiejś, ta firma wykonuje te pędzelki i zmiana długości standardowego pędzla, jaki produkuje firma, byłaby droższa, przekraczałaby wartość tego pędzla, więc to nie ma sensu tak naprawdę. Ten jeden pędzelek, jak będzie wystawał, to raz, że to nie jest jakiś ogromny problem, dwa, że można sobie go obciąć, a trzy, że chyba lepiej wam dostarczyć dobre włosie w dobrej cenie, niż mieć wszystko pasujące. Tak, mnie jako pedanta to troszeczkę tam gdzieś gryzie, ale mogę sobie coś zrobić z tym, zmniejszyć pędzelek, zmniejszyć rączkę. Natomiast rozumiem z biznesowego punktu widzenia, że czasami jedna zmiana, zrobienie czegoś customowo jest droższe niż robienie tego, wiecie, fabrycznie, jak tam produkują kilkaset tych zestawów. Dodatkowa rzecz, ten zestaw, który ja dostałem, to jest po prostu wszystkie produkty, które będą wypuszczać w najbliższym czasie i to jest tam jedna opcja zamówienia tego zestawu dla użytkownika, dla takiego, wiecie, kowalskiego w cudzysłowie, jak wy, jak ja, ale to też nie o to chodzi, bo ten zestaw oczywiście kosztuje dużo, no bo tam jest 18 chyba pędzelków, czy 17 pędzelków, dużo pędzelków jest. Więc oczywiście kosztuje to dużo. Pędzelki są w cenach od 18 do 59 zł, chyba za te kolińskie są chyba najdroższe. Tam trójeczka jest 59 zł, co też nie jest jakąś absurdalną ceną. 59 zł za pędzel, za dobry pędzel. No, sprawdzimy w praktyce, czy to są dobre pędzle, ale zakładamy, że są dobre pędzle. To nie jest bardzo dużo, a wydaje mi się, że
jak ktoś potrzebuje, ktoś chce wejść w malowanie, wydanie takiej sumy jest dosyć duże, ale z drugiej strony no nie musicie wszystkich pędzli używać od razu i macie cały zestaw, jeśli chcecie. Samo etui ma kosztować około 35 zł. Szczerze, jak na jakość wykonania tego, która jest ok, 35 zł to jest fajna cena. To nie jest za dużo, to nie jest za mało. Jeszcze za mało, nigdy nie jest za mało, ale mogło być mniej, ale to jest dobra cena. I gdybym jeździł na konwenty, jeździł w miejsca, gdzie maluję, to sądzę, że to byłaby całkiem fajna opcja, lub też nie miałbym miejsca, gdzie tego schować. Więc taka wstawka za długa. No, ale musiałem to wyjaśnić, tym bardziej, że chcę ten materiał wrzucić jako normalną taką krótką recenzję, a nie tylko pokazać Wam na streamie, więc do studia. Więc odpakowaliśmy sobie to na żywca, w cudzysłowie, na żywca. Zestaw mi się bardzo podoba, bardzo fajnie. Bardzo dziękuję firmie Rebel za wysłanie mi takiego zestawu. Natomiast my teraz przechodzimy sobie do już materiału na żywo, w którym zobaczycie jeszcze raz na streamie, pokażę Wam jeszcze raz z bliska, już tak totalnie na dobrej kamerce z bliziutka pokażę Wam, jak to wygląda. Więc jeszcze raz dziękuję firmie Rebel za miły prezencik, no a Was zapraszam do dalszej części materiału.